Siemano, cześć, Stefan Bonów, witam was. Dzisiaj wbijemy sobie na do moich fanów, ponieważ usłyszałem, że tutaj macie teraz ten fragment. Nie wiem, czy wiesz, ale wszyscy z tego Discorda są fanem nutki Klubowy Bęgier. No. Możesz przekazać tak, Stefanowi Bąkowi, że ta nutka totalnie bangla. No. Nie, powiem tak, no ta jest najlepsza. No. Każdy już tak na pamięć zna. Bez tego. No, jak bangla. No. Stefan Bang musi robić więcej imprezowych nutek. Ale co, jakby tutaj tak jest. Stefan Bang wszedł na nasz Discord? No, taki fajny był. No. I razem z nami karaoke ze Stefanem Bąkiem. O kurde. Ale wysiadł. Chyba odcinek nagrać. No i właśnie tam słyszałem, że no mam fanów tutaj na Discordzie, więc sobie do nich dzisiaj wbijemy. Zaraz sobie wbijemy do nich. Oni kompletnie o niczym nie wiedzą. Nie wiedzą o tym, że będę. I zagramy im ich ulubioną piosenkę, czyli Klubowy Bęgier. Coś tam powiem. No i zobaczymy, jak to będzie. No to słuchajcie, jesteśmy już. Stety lub niestety, ale jak słyszycie, no to jest pogłos. Pogłos jest spowodowany tym, że w OBS-ie nie wyłączyłem Novoxa, więc z dwóch mikrofonów nie było słychać. No niestety, tak to bywa. Nie widać mi prawie w ogóle na tej kamerce, ale powiedzmy, że tu jestem. Przez to, kto mnie nie widać, wbijamy. Dzień dobry. Halo, halo. Supreme Face Stefan. Hello, Stefan. Co, Stefan? Co? Stefan Bąk? Siemano! Stefan! Przy twojej nutce to tak się dobrze wszystko no robi, naprawdę. Nie, pamiętam właśnie, jak był grill. Grill był i normalnie puszczamy nutę i od razu jest humor gituwa. No. Masz musiał za oknem sprawić, co się dzieje. Tak było. Dodatkowo widziałem na twoim Instagramie, jak wrzuciłeś, że w ten oglądanie filmików ci wzrosło, to przeze mnie. Na przykład oglądam z rodziną właśnie twoje filmiki. Oczywiście ja też, nie na telewizorze, tylko każdy... To kilka wyświetleń tak naprawdę. Każdy, właśnie. Wiesz, na swoim tutaj telefonie, nie? Żeby więcej wyświetleń było. Właśnie. Ja kiedyś powiem ci, miałem zły humor, ale raz puściłem sobie tutaj właśnie Klubowy Bęgier i od razu mi lepiej się żyło. Tak to jest. No ja sobie vlogaski oglądam, bo są szefowskie. Ja to jestem wielki fan. Więc ja też, no. Najlepsze były stare vlogi. To jest kaks. O, na przykład podczas, wiesz, daily vlogi, to były kaks. O, daily vlogi były koks, symulator taksówkarza. Ej, ale teraz jest w sumie też znowu, wiesz, zdalne nauczanie, to może znowu wprowadzisz daily. O. Fajnie by było, no tylko właśnie, kurczę, to montowanie tych filmów cały czas i tak dalej, to jest, że ja grałem w gierkę w CS-a, później musiałem siedzieć montować ją od razu, troszkę to było ciężliwe, no ale może. Jak ekipa Freeza. No właśnie, jak ekipa Freeza daily. Ekipa Freeza. No. To właśnie, kurde. Po pierwsze pomysły były problemem, a po drugie właśnie organizacja tego. Jak pomysły? Tutaj są cały czas pomysły. No, do basenu z żelem możesz wlecieć. Wanna pełna piany do golenia challenge. Ja pierdzielę! No. Cichica. To by było giga hit. A co, chcesz zasponsorować taki odcinek? Oj, mogę. Jak taki słuszny cel. Nie no, piana do golenia aż się, wiesz, ona się jak tak... Stakuje, jak w Minecrafcie. No nie, ona jakby, wiesz, jest niby mały kejsik, ale w środku jak, wiesz, bo jak to dotknie powietrza, to jest taka reakcja chemiczna, ty się znasz pewnie. A na przykład cały dzień bez golenia konia. O kurde. Ja ostatnio daily... takiego mema. O, daily no ten. Na November. Daily wywiady z uczestnikami no na November Challenge. O kurde. Nie wiem, czy można to Ja to nagrywam, ale taki... Kurde, trzeba wypikać. Zostanie wypikane, na szczęście. No. Dzięki, będziecie chyba, bo będzie odcinek. O, to pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Ja też. Ja nawet ciebie też pozdrawiam, Stefan. Tak, jesteś Stefan niesamowity. Mogę odkrywać Klubowy Bęgier, jak tak bardzo. To by był event, no. Emitap z fanami! No. Macza na fula. Nie mamo. Tak oni ja już się na to. Dobre, no.
Ale fire, 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 no. Fire. A. Ale dobre, przed przesłaniem jadłem chleb, teraz im tosta, fire. A minus Discorda jest taki, że u nas to leciało off-beat, ale strzeliliśmy ten vibe'ik. No, no. Nie mam niestety miksera, tak żeby na przykład, żeby jednocześnie input mikrofonu był jakby inputem dźwięku, wiecie o co chodzi. A jakiego mam wymyśliłem, bo jest to niezły mempa tutaj teraz i jest to... Działem na sraczy i tak wymyśliłem. Mały odcinek z League of Legends. O no. Już kiedy pomysł na Daily Fuck Jump. Albo w GTA RP na Stefan Bong. Albo o, w CS-a prank na mikrofonie. Stefan Bong na mikrofonie, FFA. Bardzo dużo to mnie pewnie zna, więc jakby prank mi się wydaje, że wyjdzie. Pewnie, że wyjdzie. A GTA RP z Stefanem Bonkiem byłby fuckjump totalny. Stefan, ja mam pomysł na filmik. Ten filmik jest fire. Teraz sobie jem obiad i tak na to wpadłem. Patrz. Instagram kontroluje mój dzień. O, no. Masz podwójny głos. No, to by było fire. No, to byłby totalny fire. Jeszcze TikToka jakbyś założył i tańczył. O, TikTok, Stefan Bonk, fuckjump. Ty uważasz, że jesteś takimi panami, a jak wiecie, słuchajcie Rest in Peace Fuente na Fuente Label. Słuchajcie tej nutki? No okej. Okay. No to tam był taki wers, będzie także nowa epka tego święta. No więc się postaram, żeby był jakiś klubowy banger 2 na nowej epce. Co? Kurde! No i koks. To będzie no fuckjump totalny. Ale wiesz, na takim TikToku jakby było coś bansane do klubowego bangera. No popatrz, jak było hold up ring tin tin tin, to też no na początku nie było wiralowe, a potem masno nim. Ma to potencjał moim zdaniem. Tak, tak. Ja się zgadzam. W 100%. Wasze pomysły sobie tutaj zapisuję, tutaj na tym czymś. Zobaczymy. Jest jakaś nadzieja na daily, ale nie mówię, że w 100% tak będzie. Nie, no musi być. Stefan. Bo może zapytam się Stefana, bo w sumie mogę przeprowadzić wywiad. Ale jednak... Jednak nie, jednak mam same głupie pytania, proszę mi wybaczyć. Nie no dawaj, kurde, co tutaj? Jakiś content na film potrzebuje, bo to poprosony film będzie. Czy jak pan aktualnie nagrywa na YouTubie, czy małe wyświetlenia pana nie zrażają do jakby przerwania z tą pasją? Nie, bo to jednak nagrywam z pasji, a nie dla pieniędzy, więc niestety mnie to nie zaraża w żaden sposób. To bardzo dobrze, bardzo pana materiały są merytoryczne. I bardzo fajnie się ogląda, dlatego pana szanuję i chciałbym autograf. Może mi pan podpisać profil Steam? To daję linka. Dzięki, dzięki, już daję linka. Co najmniej myślę, że tutaj najlepsze plany właśnie dla Stefana to byłyby Daily i TikTok. To jest takie według mnie teraz popczam pomysły. Jeszcze cross z jakimś youtuberem to by było. O, no, na przykład... Ktoś z FNT, o ile jeszcze każdy żyje. Albo z Flasherek, on miał dobre filmy. A, życie przeciwnego bota, no to jest Pokchamp też. Chłop, masz się z nim nagrać filmik. No wiesz, no ciężko będzie do niego napisać, nie? Że jest chyba nieaktywny na YouTubie, wstrzymał działalność. Bo ostatni film jest sprzed 4 lat. Życie przeciwnego bota. No. Znaczy ja myślę, że można napisać jakiegoś, wiesz, z FNT, o ile każdy jeszcze żyje. O ile w ogóle jeszcze ktoś żyje, nie? Namówić go do nagrywania i masz już było. Albo przygotować wywiad i wywiad przeprowadzić ze Stefanem. To też było git. Można czy można? Kurde, ale jakby taki... była reaktywacja FNT, to byłby Pogchamp, ale... Tam taczkę by mógł wywiad przeprowadzić, przecież on jest na tym. On jest na dziennikarstwie. O, no, fantastycznie. To trzeba by się zgadać na jakąś godzinkę i wywiad zrobić. To byś miał od razu Q&A takie na filmik. Aczkolwiek wieczorem można by było jakieś pytania przygotować i wieczorem zrobić jakiś ten. Jakiś Q&A tutaj przez nas wykonany. Ty, a Stefan, a ty masz jakieś tutaj wykształcenie? Się tak po prostu pytam, nie? Uczyłem się na wyszlachta, nie pracuję. A, okej. Okay. No to znam, to... też mam na Facebooku, tak ustawiono. A to może zrobisz grę FNT? Bo jakiś tam pomysł na ten, na, żeby zrobić RPG Makerze. No ale nie wiem, czy jakby go zrealizuję. To jest zawsze jakiś tam pomysł. Może na Steamie sprzedać i wiesz, dodatkowo. Nie wiem, gierka w RPG Makerze
tyle na Steamie, to tak. Nie, nie, na Steamie to są z Unity gry, więc... No właśnie, to Unity to tam... No, nawet za darmo można było rozdać. No tak, no się o to chodzi, nie? To nie jest, żeby tylko chodzi o pieniądze, nie? Po prostu, żeby było fajnie. Mógłbyś wynająć jakiś techników informatyków i mógłbyś zrobić Stefan Bong The Game na przykład. O, no. To było co? W RPG Makerze na pewno byłbym w stanie to zrobić sam chyba. Jakbym ogarnął RPG Makera. Aż wydaje mi się, że to nie są smurfy i musimy dać lekkie fory. No, a myślał pan coś nad Unreal Engine'em? Bo to nawet największy debil chyba jest w stanie ogarnąć. O czym jest rozmowa? Stefan Bong The Game. O grze, Stefan Bong. Stefan Bong The Game. No. A nie Fanta The Game? Ogólnie chyba Stefan Bong, to można motyw Fanta chyba. A bo wiesz, że ogólnie Stefan Bong, nie, nagrywasz i nagle pojawia się fajny ten motyw, nie? Albo Stefan Bong i później The Game i to jest gra. O, to też jest dobry pomysł. Nie ma, idzie ktoś na TG. Ta... Akurat wiesz, no do 16 pracuje, nie? 14.21 i on. Wiesz, ja tutaj uprawiam z gaming. Taka praca. Co? O, mam tak pytanie jest. Do Q&A. Co Stefan Bong sądzi o aktualnej sytuacji w kraju? Aktualna sytuacja w kraju. Z tej Warda, tego się nie spodziewałem. Moje poglądy zostały zawarte chyba w wakacje 2020 w tej nutce. Trochę też tam było Rest in Peace, ale to w sumie tam niezbyt coś było. No a tam głównie właśnie było właśnie dramat jakiś ogólnie. Znaczy jako aktualna sytuacja w kraju to rozumiesz ostatni tydzień czy ostatnie na przykład dwa miesiące? Ostatni tydzień. Tydzień, to niezłe dymy. Tam krzyczą sobie wulgaryzmy na ulicach. Co mogę powiedzieć. A za kim jesteś? Za Legem. Lech Poznań. Legia to stara rura. Tu się stoi. Kiedy nutka pokroju klubowy Węgier? A, to cię nie było. No to mówiłem, słuchałeś Rest in Peace Fomente? Teraz nie jestem pewien. Mogło się zdarzyć. Najnowsza nuta na Fomente Label. No to był tam taki wers. Będzie także epka, ale to we święta. No i na świątecznej epce. Tutaj z tego powodu, że takim fanami jesteście, to postaram się zawrzeć na tej epce klubowej Węgier 2. No, zobaczam. Krzem totalny, no. To mi się właśnie podoba. Jak będziesz nagrywać daily do tego czasu, to nagraj jak freeze. Zrobiłem nutkę. O, właśnie. Minut. Wiesz, na następny dzień, jak już wszyscy będą tak nachypowani, puszczasz nutkę, nie? No. I będzie pokczop. Tak. Kupujesz reklamy na Facebooku. O, no. O, albo u Freeza. U Freeza kupujesz Freeza reklamy, no właśnie. Jak to uciekasz, dawaj, Stefan ze mną dzisiaj na TG na Pokémony. Ja. Stefan Bong jest! O, no właśnie. Stefan Bong. Kiedy nowy film? Nie kiedy go, nowy film? No nie bij go. W poniedziałek. Zostaw go. No zostaw go. A widziałem, że paspa iPhone'iary miała całkiem niezły zasięgi. Po co go bijesz? iPhone'iary miały dobre wyświetlenie. Hejterzy byli w komentarzach, że ktoś ci dojedzie. Najwcześniej zabiła. W sensie mi to obojętne, ale... To dwie pieczenie na jednym ogniu. A jeszcze bym coś może chciał kupić w kiosku. A co? Śmieszne papierosy. Okay. A co pan z policji jest? Książkę pan śmieszne pisze? Papieroski, ale znam to określenie. Twojej mamie wysłać. Nawet ja chyba wymyśliłem. Gazetę chciałem kupić dla niej właśnie. Ale ja muszę znaleźć ten shot, co mama od przeszła czekoladę dostał na święto. Oj, dostałem czekoladę. Kurde, to gdzieś mam, no. Oj, liket imienia. Chyba trzeba powiedzieć. Gier. A Stefanowi teraz, wiesz, oświetlenie. Niger musi wypikać. A, bo to się nagrywa, tak? Na kanale będzie spotkanie z panami. A, to koks. Spotkanie. Pozdrawiam panów. Dzięki! Też się pozdrawiamy, Kamus, też się pozdrawiamy. Dzięki. Stefan Bong, to może jakieś streamy będą fajne, co? Bo streamy to też by się fajnie oglądało. O, ja bym oglądał. Bez kitu. No. Bez kitu. Może. Koncert może online jakiś będzie. O, na streamie bez kitu, no. Karaoke. Klubowy bangier na streamie, to by było coś. Ale był teraz koncert. No. Był przed chwilą, właśnie. Nie było. Ajajaj. Proszę państwa. Kurczę, głośno. Znaczy, kurczę, głośno. Proszę nie przeklinać.
Przepraszam. New friendly content jest robiony, żeby nie obciążać zasięgów. To jest katolicki serwer. Tak jak nie mówimy słowa na N, tak samo nie przeklinamy. No właśnie, nie mówicie słowa na N, jak widać. Ale mi chodzi o na przykład... Gryńczyk. No właśnie. A to coś innego akurat. A słowo to jest w ogóle inna rzecz. To jest skrót od Gryńczyk. No właśnie, właśnie, to jest skrót. Skrót myślowy tak zwany. Przepraszam bardzo. Czy coś ten, czy na przykład jakiś ma astmę, czy coś na przykład ci dusi, czy nie? Przepraszam bardzo, to było nieodpowiedzialne co najmniej. No jest po prostu chory na głowę. Tak bym to określił. Właśnie tak widzę, chyba że coś nie tak jest z nim. No widzi pan, on się po prostu zaczyna śmiać w losowych momentach. Nie jest za ciekawie, no. Przepraszam bardzo. Skarbiek. Wydawało mi się to zabawne. Raging. Albo murzyn. Od kiedy murzyn jest obraźliwy? Ja pamiętam jeszcze w książce od Polaka miałem. Ja pozdrawiam Stefana Bąka. Jestem jego fanem. Tak. I to ja prawda, wszystkich pozdrawiamy. Zdrowić, bo jest mistrzem po prostu. Chciałbym go kiedyś spotkać w prawdziwym życiu i zrobić sobie zdjęcie. Była taka okazja, trzeba było wziąć udział w konkursie. No właśnie, a nie. Konkurs w lutym, jeszcze nikt go nie chciał, później musiałem go jeszcze przedłużać. Nikt nie chciał wziąć udziału w konkursie na darmowe płyty Before jak i Leisure. Korzystaj z takiej okazji. Jeszcze masz jakiś problem, gościu. Steam Community Stefan Bąka, ja jeszcze tu znajomych nie mam? Dobra, od razu wbijam. No możesz dodać, bo ja nie mogę dodać. Ale ty jesteś osobą publiczną, czy jak to wygląda? W jakim sensie? Osobą, no jestem osobą publiczną, no co? Na Steamie można być osobą publiczną i nie można cię dodawać ze znajomych. Tak jest? Nie, o to chodzi, że ja nie dałem tych 5 dolarów na konto, nie wpłaciłem, bo biedny jestem. A, rozumiem. Dlatego nie mogę dodawać innych do znajomych. Ale inni mogą mnie dodawać i wtedy mogę mieć znajomych. Bardzo chętnie, to będzie dla mnie przyjemność, żeby ci dodać do znajomych. Ja się dodałem, Stefan. To jest obowiązek. Ja nie wiem, czy Polaków. I teraz ci mogę ten profil podpisać. O. No to dobra, to nawet na odcinku tutaj będzie. No i szef. A mi mogłeś podpisać, ale tak wiesz, bo u mnie według jest... wzoru. Tak. Dokładnie, ja tylko mam taki wzór jeden. Jakbyś mógł podpisać tak jest na wzorze, to było bardzo miło. Jak Stefan Bąk będziesz mi podpisywać profil, to niech ci nie zrazi przekreślony Nigeryjczyk na moim profilowym. Źle. Ustawiłem go, jak byłem jeszcze głupi. Wiecie jak jest, nie? Wiecie jak jest. Wiem jak jest. O, pipało coś chyba. Jakieś serduszka się chyba pojawiły, nie wiem czemu. No okej, taki wzór. Dobra panowie, już uciekam chyba, obowiązki. Jasne. Proszę rozpatrzyć nasze tutaj żale, jakie wysłaliśmy ci. Daily i resztę. Nie będzie widać przy kamerce, bo światło odbija, ale tutaj zostało zapisane. Parę propozycji, może coś było widać. Ja mam propozycję właśnie z tego Instagrama, TikTok, granie vloga i wywiad z jakimś tamtym typem na dziennikarstwie. To zostało zapisane, więc pozdrawiam was i życzę wam miłego. Pozdrawiam. Pa. Mua. Dzięki, na razie. No cześć. No i mamy, słuchajcie, tutaj kurczę pełna kamerka jakaś. O, jak widać, spędziliśmy miło z sobą jakieś 40 minut. Nie będzie dla mnie to do końca miłe, kiedy będę musiał zacząć montować to, ponieważ będę musiał obejrzeć to całe nagranie 40-minutowe i znaleźć z niego najlepsze rzeczy, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Tutaj moi widzowie właśnie, którzy byli na Discordzie. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie jestem chory.